Dzień dobry, witam serdecznie. Klaudiusz Stemielski z firmy Satcom. Chciałem Państwu przedstawić, że wczoraj, czyli w czwartek, dokładnie 21 kwietnia, wystartował w Świnoujściu nadajnik z cyfrową telewizją naziemną DVB-T. Polega to na tym, że to, co mieliśmy na dzień dzisiejszy, co pamiętam od zawsze, czyli twór tak zwanego jest, nie ma, śnieży, nie śnieży. Dzisiaj już tego nie będzie. Jeżeli jest sygnał, to oglądamy. Nie ma sygnału, nie oglądamy. Wystarczy mała antena. Naprawdę, jak widać, coś niedużego. Podłączamy do telewizora. Na dzień dzisiejszy mamy takie programy jak Polsat, TVN, TV4, TV Puls, TVN7, Puls 2, Telewizja 7, Telewizja 8. Są to nowe programy niektóre, których jeszcze nawet nie znamy z telewizji analogowej, czy też z telewizji satelitarnej. Jest to tak zwany drugi multiplex. Został odpalony, no, miał być dosyć dawno, no, wiadomo, zawsze jakieś poślizgi następują, został odpalony już na stałe. Pierwszy multiplex, czyli multiplex, w którym będzie telewizja publiczna, taka jak Jedynka, Dwójka, TVP Kultura, TVP Info, zostanie odpalony w najbliższym czasie. Termin jest jeszcze niewiadomy, ale wiemy na pewno, że do końca roku zostaną wyłączone wszystkie analogowe sygnały, jakie są na dzień dzisiejszy, czyli Jedynka, Dwójka i Polsat, będą te programy wyłączone, więc zostaniemy na pewno już przy tych programach, czyli Polsat, TVN i tak dalej. Będzie to programów 8 w języku polskim, również 8 jest dostępnych ze strony niemieckiej, więc razem mamy już ich 16. Dodatkowo podobno odpalą pierwszy multiplex publiczny, czyli Jedynkę, Dwójkę, TVP Info, ten, którym niektórzy są w stanie odebrać nadajnika z Kołowa ze Szczecina. Co do sprzętu, co do odbioru, co jest potrzebne, jeżeli ktoś ma telewizor starszej generacji, tak, czyli ten dosyć duży, wystarczy, że zakupi sobie odbiornik, który może sobie podłączyć do tego telewizora, podłącza do niego normalną antenę naziemną. Co fajnego jest w takim dekoderze? Możemy podłączyć stary telewizor po przewodzie Euro lub aktualnie najnowszy telewizor, jeżeli chodzi o telewizory HD, po złączu HDMI. Skanujemy sobie, tak, mamy tutaj, występuje nam lista kanałów zeskanowana i oglądamy. Nieważne, czy to jest telewizor LCD, plazma, czy telewizor czarno-biały Fregata z 1970 roku. Na dzień dzisiejszy każdy, który kupi taki odbiornik, będzie mógł oglądać taką telewizję. Jeżeli chodzi o dobór anteny, czy będzie ta antena tego typu malutka, czy tego typu większa troszeczkę, czy antena zewnętrzna, jest to uwarunkowane tylko i wyłącznie umiejscowieniem, gdzie będziemy oglądali tą telewizję. Czyli wiadomo, kształtowanie terenu, poziomu sygnału i tak dalej. Wszelkiego rodzaju informacje mogę Państwu jak najbardziej udzielić u siebie w punkcie. Jeździliśmy po regionie, robiliśmy pomiary. Wiemy, jak ten sygnał się rozchodzi, także myślę, że podążamy w dobrym kierunku. Euro 2012 już niedługo, może będziemy oglądali to wszystko najbardziej w jakości cyfrowej. Zapraszam. Ten nadanie, który został dzisiaj odpalony, czyli tak zwany multiplex drugi, o którym mówiłem wcześniej, sięga od rejonu Świnoujścia do Międzyzdrojów i praktycznie wiadomo, no, góra przy Międzyzdrojach już zasłania Wolin, w związku z tym Wolin pobiera sygnał ze strony Kołowa, ale tu ten cały rejon, czyli Międzyzdroje, Łunowo, Wicko, Przytur, cała nasza tutaj wyspa praktycznie w 100% ma pokrycie. Łącznie z częścią Albeku, czyli z Niemcami, aż do Heringsdorfu tak samo jest sygnał. Więc bez najmniejszego problemu, kwestia doboru tylko odpowiedniej anteny, odpalenia tego wszystkiego do działania.